Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Dusze ofiarne. Historie dusz, które ratują świat. Autor Saverio Gaetta. Fakt, że nasza planeta nie uległa jeszcze zniszczeniu w wyniku katastrofy nuklearnej bądź jakiejś klęski żywiołowej. Zawdzięczamy wyłącznie duszą ofiarom, w większości kobietom prostym i pokornym, które ofiarowały się panu i przyjęły na siebie ciężar dotkliwych cierpień, które w przeciwnym razie spadłyby na całą ludzkość. Nadzwyczajne postaci, takie jak Luisa Picaretta, Anna Maria Tajdzi, Aleksandrina Maria da Costa, Teresa Musco, Natuza Evolo, Marta Robin, Elena Aiello, Elżbieta Kanorimora, Teresa Neumann, Maria Valtorta i wiele innych bohaterek tej książki doświadczyły również nadzwyczajnej łaski proroctwa bezpośrednio związanej z ich doświadczeniem poświęcenia się dla bliźnich. W niniejszej książce pokażemy jak aktualne są te proroctwa i jak silne stanowią wezwanie. Mistyczki, szeroko znane lub te, o których istnieniu wiemy przynajmniej cokolwiek, stanowią zaledwie wierzchołek góry lodowej. Otrzymały one zadanie opisania tego, co przeżywały i pozostawienia świadectw otrzymanych z zapowiedzi przyszłych wydarzeń. Ich zapiski pozwalały przede wszystkim im samym, ale też nam wszystkim, na bezpośrednią i namacalną konfrontację prawdziwości tego, co Jezus bądź Matka Boża objawiali im o najbliższych wydarzeniach. Stanowią one również gwarancję ich wiarygodności na odległą przyszłość. Pisma te okazują się bez wątpienia nieaktualne dla Kościoła i dzisiejszego świata. Język ich wypowiedzi jest niekiedy interpretowany jako nie w pełni zgodny z duchem pontyfikatu papieża Franciszka, w którego nauczaniu wymiar miłosierdzia Stwórcy przewyższa wymiar jego sprawiedliwości, które to boże atrybuty, według mistyczek, znajdują się przynajmniej na tym samym poziomie. Ponieważ jednak źródło tych proroctw jest nadprzyrodzone, nikomu nie wolno ich uciszać pod pretekstem siania pańki bądź przyklejać im etykiety kościelnie niepoprawnych jednocześnie pozycja tych mistyczek w kościele została już uznana nie mało spośród nich formalnie ogłoszono świętymi lub błogosławionymi w stosunku do innych toczy się proces kanonizacyjny w przypadku pozostałych powodem braku postępowania beatyfikacyjnego jest opieszałość władz kościelnych podobnie jak miało to miejsce w sytuacji stygmatyka ojca Pio z Pietralciny bądź apostołki Bożego Miłosierdzia Faustyny Kowalskiej, którzy po dziesiątkach lat impasu zostali wyniesieni na ołtarze tylko dzięki głosowi ludu oraz światłej decyzji Jana Pawła II. Towarzyszą im duchowo, pozostając jednakże w całkowitym ukryciu niezliczone inne dusze ofiarne. Te jedność serc będzie można pojąć dopiero w zaświatach. Jednak świadectwa pozostawiane nam po ich śmierci przez ich kierowników duchowych, dokumentujące zbieżność wizji łącznie z innymi wskazówkami czy wręcz dowodami ich autentyczności, pokazują, że ogólny obraz czekającego nas przeznaczenia, jaki chcemy tu przedstawić, słusznie można nazwać apokaliptycznym. Potwierdzenia tej wizji dostarczają nam mistycy przeżywający objawienia maryjne, w których najświętsza dziewica nie szczędzi istotnych przesłań. Mowa o ciągu objawień i orędzi stanowiących swoistą mozaikę. Pojedyncze elementy same w sobie nie są tak znaczące jak wtedy, gdy zostają ułożone jeden przy drugim i tworzą pełny obraz. Pisarz Jean Guiton w poetycki sposób stwierdził, że każde objawienie jest jak gwiazda, która nie istnieje sama dla siebie, lecz ma sens dopiero wtedy, gdy się widzi ją w całokształcie, jakim jest gwiazdozbiór. Pierwszym etapem będzie ostrzeżenie, jakiego Bóg udzielił ludziom w bliskiej przyszłości. Każdy człowiek stanie wprawdzie wobec własnego sumienia. Wezwany do nawrócenia serca. Następnie wydarzy się cud. Dla tych, którzy chętnie otworzą się na uchwycenie jego znaczenia, bez cienia wątpliwości okaże się on nadprzyrodzony. Będą mu towarzyszyły niezniszczalne trwałe znaki, które wszyscy zobaczą. Pomimo to w niepojęty dla ludzi sposób, ten kto będzie uparty w niewierze, Zachowa zdolność do pozostania takim, aby jego wolna wola, czyli osobista możliwość wyboru bez przeszkód, nie została w żaden sposób naruszona. Do najważniejszych momentów tych nadzwyczajnych Bożych wezwań należą trzy dni ciemności, czyli 72 godziny, podczas których będzie się wydawać, że słońce zgasło, a demony otrzymują pozwolenie, aby nawiedzić ziemię. I dręczyć duszę. A jeśli wszystko to nie zdoła nakłonić ludzi do opamiętania się, dojdzie do odsłonięcia serii dramatycznych tajemnic aż po straszliwą karę, być może katastroficzną słoneczną burzę magnetyczną lub straszliwe zderzenie z asteroidą, w wyniku czego zginą dwie trzecie ludzkości. Pomimo tych przerażających obrazów. Możemy być pewni, że w zamyśle stwórcy, celem tego działania jest wieczne szczęście w raju tych, którzy zdecydują się otworzyć serce na wyzwanie. Ci natomiast, którzy trafią do piekieł, dostaną się tam wyłącznie w wyniku wolnego, świadomego i nieodwracalnego wyboru. Doktor teologii ojciec François Marie Dermain. Wyjaśnił, że prorockie przekazy mają zawsze na celu pomnażanie wspólnego dobra, zwłaszcza duchowego, Kościoła i świata. Ich przedmiotem jest rozwój historii zbawienia. Stanowią one wyraźne wezwanie do nawrócenia i pokuty, ukierunkowane na oświecenie całego Kościoła. Celem Boga i Maryi jest to samo, co na ziemi realizują troskliwi rodzice ukazujący dzieciom niebezpieczeństwa i podpowiadający, jak stawić im czoła, nie narażając się na ryzyko. W razie potrzeby rodzice przestrzegają swoje dzieci wielokrotnie, zanim zaczną je karcić, ponieważ, jak wyjaśniał swoim uczniom święty Jan Bosko, lepiej najpierw pokazywać korzyści z posłuszeństwa, a dopiero potem minusy nieposłuszeństwa i wynikające z niego kary. Błogosławionej siostrze Elenie Aielo Matka Boża, wyjawiła: Ostrzeżeń tych nie wolno pogrzebać, lecz trzeba ich zazdrośnie strzec, aby nowe pokolenie, tych, którzy przetrwają wielką karę, wiedziało, że ludzie i narody zostali na czas ostrzeżeni, iżby powrócili do Boga i żałowali za grzechy. Gdyby skruszeni powrócili do Boga, sprawiedliwość Ojca nie spadłaby na świat i oszczędziłaby im tej straszliwej kary. Popatrz, aniołowie z naczyniami pełnymi ognia w dłoniach są niczym liczne pochodnie. W Bożej logice istnieje tajemny związek pomiędzy wszystkimi ludźmi, zarówno w dobrym, jak i w złym, choć każdy zachowuje również swoją osobistą odpowiedzialność. Dobrze wyjaśniła to siostra Łucja, widząca z Fatimy, która w pewnej prywatnej rozmowie wyjątkowo odstąpiła od swojego zwyczaju niewyrażania własnych opinii i stwierdziła za grzech jednostki płaci osoba odpowiedzialna za jego popełnienie, lecz za grzech narodu płaci cały lud. Przecież rządzący, którzy ustanawiają niecne prawa, robią to w imię narodu, który ich wybrał. Mogą to we właściwy sposób zrozumieć ci wszyscy, którzy wierzą w Boży Sąd Dostateczny oraz w życie wieczne, czyli osoby uznające zbawienie duszy za ważniejsze od ocalenia ciała. Zwróćmy jednak uwagę na pewną dziwną ludzką skłonność, która w ostatnim czasie popycha osoby niewierzące w Boga do wdawania się w agresywne polemiki na temat tego, czym jest Boża Sprawiedliwość. Oraz do kwestionowania Bożych działań i zamysłów, co jest śmiesznie nielogiczne, skoro jednocześnie przeczą one samemu istnieniu naszego Stwórcy. Wszystkie teksty wykorzystane w tej książce mają dokładną datę powstania i można je bez problemu zweryfikować w bibliotekach tradycyjnych bądź cyfrowych. Nie ma więc wątpliwości co do faktu, że proroctwa, które już się wypełniły rzeczywiście poprzedziły wydarzenia, o których one mówią. Jest to jedna z ważniejszych wytycznych dla Kościoła w podejmowaniu kwestii tych nadprzyrodzonych faktów. Pośród ostatnich deklaracji dogmatycznych, Sobór Watykański I w drugiej połowie XIX wieku ogłosił jako prawdę wiary, że Bóg raczył połączyć z wewnętrznymi pomocami Ducha Świętego zewnętrzne argumenty, którymi są dzieła Boże, przede wszystkim cuda i proroctwa, które, choć wybitnie pokazują wszechmoc i nieskończoną wiedzę Boga, są najpewniejszymi znakami Bożego objawienia i odpowiadają zdolności rozumienia wszystkich ludzi. W bliższych nam czasach, w 1992 roku, Katechizm Kościoła Katolickiego uściślił, że w historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne. Niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu wiary. Ich rolą nie jest ulepszanie czy uzupełnianie ostatecznego objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej. Zmysł wiary wiernych, kierowany przez Urząd Nauczycielski Kościoła, umie rozróżniać i przyjmować to, co w tych objawieniach stanowi autentyczne wezwanie Chrystusa lub Świętych skierowane do Kościoła. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że napisanie i opublikowanie tej książki przypomina balansowanie na krawędzi przepaści, gdyż nie jest łatwo rozeznać z całkowitą pewnością, które przesłania rzeczywiście pochodzą z nieba. A które są potrzebtem szatana bądź wymysłem osób z jakimiś zaburzeniami lub mistyfikatorów. Również objawienia maryjne rzadko są oficjalnie uznawane przez Kościół, mimo że w wielu wypadkach istnieją liczne znaki wskazujące na ich prawdziwość. Wciąż mamy do czynienia z brakiem ufności w to, że Bóg w dalszym ciągu może się objawiać w historii ludzkości. Wolimy więc pozostawiać te fakty w sferze niepewności. Nastąpią trzy dni ciemności na całym świecie, podczas których jedyną ucieczką i pocieszeniem będzie modlitwa. Proroctwo przekazane widzącym z Garabandal, zbieżne z przesłaniami przekazanymi licznym innym mistyczkom i duszą ofiarom, wpisuje się również w długi ciąg biblijnych odniesień. Począwszy od zapowiedzi dziewiątej plagi egipskiej w Starym Testamencie. I rzekł Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, że można będzie dotknąć ciemności. Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba, i nastała ciemność gęsta w całej ziemi egipskiej przez trzy dni. Jeden drugiego nie widział. I nikt nie mógł wstać ze swego miejsca przez trzy dni. Ale Izraelici wszyscy mieli światło w swoich mieszkaniach. Refleksję nad znaczeniem tej kary ciemności znajdujemy w Księdze Mądrości. Niegodziwcy, którym się zdawało, że ujarzmią lud święty, leżeli uwięzieni ciemnością, zniewoleni długą nocą, Wyłączeni z podwiecznej opatrzności, zamknięci pod dachem. Ci, którzy mniemali, że się ukryją z grzechami tajemnymi pod ciemną zasłoną zapomnienia, pogrążeni zostali w ciemnościach, wielce zatrwożeni i przerażeni zjawami. Bo ich chroniąca ich kryjówka nie zabezpieczała przed strachem. Rozlegały się wokół przerażające odgłosy ukazywały się ponure zjawy o posępnych twarzach, i ani żadna siła ognia nie mogła dać światła, ani jasne płomienie gwiazd nie zdołały rozświetlić owej strasznej nocy. A ich w tę noc, rzeczywiście bezwładną i z czeluści bezwładnej otchłani, wypełzłą, uśpionych tym samym snem, rastrapiły zjawy straszliwe, to znów upadek ducha obezwładniał, padł bowiem na nich strach nagły i niespodziewany. I tak padał każdy, gdzie się znajdował, i był więziony, zamknięty w więzieniu bez krat. Czy to był rolnik, czy pasterz, czy robotnik pracujący na pustkowiu, zaskoczony, ulegał nieodpartej konieczności. Wszystkich ich skrępował jeden łańcuch mroku. Ewangelia według Świętego Łukasza tak opisuje moment śmierci Jezusa. Było już około godziny szóstej, i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło, i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Również trzy godziny. Zgodnie z objawieniem Chrystusa duszy ofiarnej Luizie Picarecie, trwał pobyt w więzieniu po pojmaniu przez żołnierzy w ogrodzie Getsemani. Córko, nieprzyjaciele pozostawili mnie samego w więzieniu, związanego w mroku. Wszystko wokół było głębokimi ciemnościami. O Jakże mnie gnębiła ta ciemność. W więzieniu spędziłem trzy godziny. Chciałem tym zrehabilitować trzy epoki świata epokę prawa natury, prawa pisanego i prawa łaski. Chciałem uwolnić wszystkich, gromadząc wszystkich razem i dać im wolność moich dzieci. Przez trzy godziny spędzone w więzieniu chciałem zrehabilitować trzy okresy w życiu człowieka: dzieciństwo, młodość i starość. Chciałem go zrehabilitować, kiedy grzeszy z namiętności, z woli i z zatwardziałości. Jednak inne znaczenie zawierały więzienie i ciemności. Było to moje długie przebywanie w więzieniu tabernakulów, samotność, w której pozostaję, kiedy często nie mam się do kogo zwrócić ani kogo obdarzyć mym pełnym miłości spojrzeniem. Innymi razy czuję na świętej hostii dotyk niegodnych rąk, swąd, zepsutych i brudnych rąk. Nie ma nikogo, kto dotykałby mnie czystymi rękoma. I otaczał wonią swej miłości. Ileż razy ludzka niewdzięczność pozostawia mnie w ciemnościach bez marnego światełka, także moje więzienie trwa i trwać będzie. Do tego wyobrażenia trzech godzin ciemności, metafory trzech dni, przebywania w grobie Zbawiciela przed zmartwychwstaniem oraz przyszłej próby trzech dni ciemności, podczas których będzie się wydawać, jakby słońce zgasło a demonom będzie wolno dręczyć duszę. Odnosiły się teksty niektórych proroków biblijnych. Bliski jest wielki dzień pański, bliski i rychły on bardzo. Szybszy jest dzień pański od gońca i od mocarza niecierpliwszy. Dzień ów będzie dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku. Dniem chmury i burzy, dniem trąby i okrzyków wojennych przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. I udręczę ludzi, że chodzić będą jak niewidomi, ponieważ zawinili przeciwko Panu. Sofoniasz. Bo gwiazdy niebieskie i konstelacje nie będą jaśniały swym światłem, słońce się zaćmi od samego wschodu, i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci. Izajasz Słońce i księżyc ulegają zaćmieniu, a gwiazdy tracą swą jasność. Joel Owego dnia, wyrocznia Pana Boga, zajdzie słońce w południe i w jasny dzień zaciemnie ziemię. Amos Łączą się z nimi również pewne zapowiedzi z Nowego Testamentu, Odnoszące się do czasów, które mogłyby nas dotyczyć. Zaraz też po ucisku owych dni, słońce się zaćmi, i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy zaczną spadać z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Z Ewangelii Mateusza: Czwarty anioł zatrąbił, i została rażona trzecia część słońca. I trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część, i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc podobnie z apokalipsy św. Jana. Podobną wizję miała też Anna Maria Tajidzi pod koniec XVIII wieku. Nad całą ziemię przyjdą intensywne ciemności które będą trwały trzy dni i trzy noce, nic nie będzie widać, a powietrze będzie obciążone zarazą, która dotknie głównie, ale nie tylko, wrogów religii. Podczas tych ciemności nie da się korzystać z żadnego sztucznego światła, tylko pobłogosławione świece będą się palić. W ciągu tych dni grozy wierni będą musieli pozostać w swoich domach, odmawiać różaniec i błagać Boga o miłosierdzie. W czasie tych powszechnych ciemności zginą wszyscy wrogowie kościoła, jawni i utajeni na całej ziemi z wyjątkiem nielicznych, którzy się nawrócą. Powietrze będzie zainfekowane przez demony, które pojawią się pod wszelkiego rodzaju odrażającymi postaciami. Żyjąca w tym samym okresie Elżbieta Canori Mora mówiła także o ciemnościach na Ziemi nie wskazując jednak konkretnego czasu ich wystąpienia. Niebo pokryło się czarną mgłą i wybuchło straszliwymi piorunami, które paliły i obracały w popiół. Ziemia nie mniej niż niebo była wstrząsana. Najstraszliwsze trzęsienia ziemi i zgubne odchłanie dokonywały dalszych spustoszeń na ziemi. W ten sposób zostali oddzieleni dobrzy katolicy – od fałszywych chrześcijan. Adresatką licznych przesłań mówiących o trzech dniach ciemności była szczególnie dusza ofiara Marii julie Żani. Jednym ze znaków, który pozwoli nam zrozumieć, że spadnie na nas gniew Boży, będzie zaciemnienie słońca. Będzie to dla nas najbardziej bolesne, gdyż kiedy słońce zapadnie się w miejsce bez światła, a gwiazdy zaczną skupiać się i szeregować razem, będzie to początek końca. Chmura czerwona jak krew przetoczy się po niebie, huk grzmotu wstrząśnie ziemią, domy się zawalą, trzęsienie ziemi zniszczy wszystko, wszystko zadrży i wszystko zostanie zniszczone z wyjątkiem przedmiotów, na których będzie stała zapalona świeca. Kiedy zapadnie mrok, nastąpią trzy dni nieustających ciemności. W tym ponurym czasie pojawią się demony w odrażających postaciach i wszędzie zabrzmią ich bluźnierstwa. Usłyszała zapowiedź, że czas próby nastąpi zimą. Kiedy w mroźną zimową noc grzmot wstrząśnie górami, Tedy szybko zamknijcie drzwi i okna. Niech Wasze oczy nie profanują straszliwego wydarzenia ciekawskimi spojrzeniami. Zgromadźcie się przed Krzyżem na modlitwie. Schrońcie się pod opiekę mojej świętej matki. Zapalcie pobłogosławione świece, odmawiajcie różaniec. Wytrzymajcie trzy dni i trzy noce, a groza przeminie. Po okropieństwie tych długich ciemności, z nowym dniem słońce powstanie na nowo, spełnią swego światła i ciepła. To będzie ogromne zniszczenie. Ja, wasz Bóg, oczyszczę wszystko. Ci, którzy przeżyją, niech dziękują Trójcy Świętej za opiekę. Podczas ekstazy 17 stycznia 1922 roku żeni otrzymała też konkretne wskazówki dotyczące pobłogosławionych świec oraz modlitwy do odmawiania podczas mających nastąpić wydarzeń. Wierni muszą mieć ufność, gdyż będą chronieni. Wszędzie wokół rozleje się gorąc nie do zniesienia. Będzie to żar wydzielany przez niebo, chmury czerwone jak krew. Niebo stanie się ogniem, lecz pioruny nie dostaną się do domów, w których będą zapalone świece. Pobłogosławione świece dadzą światło, a zarazem zdołają pokonać ciemności, które będą trwać trzy dni i trzy noce. Jedna świeca wystarczy na trzy dni. W domach bezbożnych jednak świeca się nie zapali. Pomimo wiatru i burz, pobłogosławione świece nie zgasną. Podczas tych trzech dni będę chroniła wygłodniałe zwierzęta, będę was prowadził, gdyż niemożliwe będzie otwarcie nawet jednych drzwi. Zaspokoję głód zwierząt bez żadnej karmy. Wspomnienie pobłogosławionych świec przywodzi na myśl święto obchodzone w tradycji katolickiej 2 lutego, zwane powszechnie świętem Matki Boskiej Gromnicznej, kiedy to w kościołach odprawiany jest rytuał poświęcenia gromnic, symbolu Jezusa jako światła na oświecenie pogan, jak określił Chrystusa Symeon, kiedy Maryja i Józef przynieśli dzieciątko do świątyni jerozolimskiej na ceremonię ofiary dla Boga. Przewidzianą w judaizmie dla wszystkich pierworodnych synów. 2 lutego 1995 roku we włoskim mieście Civitavecchia miało też miejsce cudowne wydarzenie. Figura Matki Bożej po raz pierwszy zapłakała krwawymi łzami, co stanowiło wyraźne odniesienie do męki Jezusa. Dalszy ciąg przesłania, otrzymanego przez Rani brzmiał. Podczas tych trzech dni bezbożni, profanatorzy, bluźniercy i wszyscy mahometanie w ciemnościach będą przemierzać ziemię. Będzie nimi poruszać wściekłość Lucyfera. Będą biec z całych sił, jak potwory, wydając przerażające wrzaski. Będzie ich słychać aż na polach. Tak brzmi natomiast modlitwa, którą należy odmawiać podczas tych mrocznych dni. Pozdrawiam Cię. Wielbię Cię i tule, Umiłowany krzyżu mojego zbawiciela. Chroń nas. Czuwaj nad nami. Zbaw nas. Jezus tak Cię miłował, i ja za Jego przykładem także Cię miłuję. Swoim świętym wizerunkiem ukój nasz strach. Niech nigdy nie tracę pokoju i ufności. Kolejną widzącą, która otrzymała liczne wskazówki w tej kwestii, była Luz Amparo. Jezus powiedział do niej: Nad całą ziemię przyjdą intensywne ciemności, które będą trwały trzy dni i trzy noce. Nic nie będzie widać, a powietrze będzie obciążone zarazą. Nie da się skorzystać z żadnego sztucznego światła, tylko pobłogosławione świece będą się palić. Zginą wszyscy wrogowie kościoła, jawni i utajeni, na całej ziemi, z wyjątkiem nielicznych, którzy się nawrócą. Ziemia stanie się niczym pustynia. A Matka Boża dodała: Nastąpią trzy dni ciemności, słońce się przyćmi. A księżyc będzie lśnił bardzo bladym światłem. Prawdziwe dzieci Boże będą trwały na modlitwie, nie zapominając o Bogu. Będą to straszne dni. W takich chwilach okaże się, kto naprawdę jest naśladowcą Chrystusa. Nie obnażajcie waszych mieczy. Pamiętajcie, co mówi Bóg. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Proszę Was o modlitwę. Dzięki modlitwie ocalejecie. Podczas trzech dni ciemności każdy zobaczy całe swoje życie. Podnieście wszystkie przedmioty. Wszystkie zostaną pobłogosławione specjalnym błogosławieństwem na dzień ciemności. Nawet jeden przedmiot da światło podczas trzech dni i trzech nocy tym, Którzy zachowają łaskę, dzieci moje. Z kolei o zmianach w ruchu Ziemi mówią niektóre z przesłań dla Patrycji Talbot. Zbliżają się dni ciemności, lecz większe od ciemności na Ziemi są ciemności duszy. Dziewica Maryja powiedziała, że Ziemia na trzy dni zejdzie ze swej orbity. Wtedy drugie przyjście Jezusa będzie bliskie. Diabeł przejmie rządy nad światem. Podczas tych dni rodziny powinny trwać na nieustającej modlitwie. Z powodu fałszywych proroków, którzy będą przeinaczać słowa Chrystusa, musimy trwać w stanie łaski, abyśmy potrafili odróżniać dobro od zła. Nie wolno nam nikomu otwierać drzwi naszych domów. Musimy się tylko modlić. Dziewica Maria powiedziała: że byłoby lepiej, gdybyśmy nie wyglądali nawet przez okno, gdyż zobaczylibyśmy sprawiedliwość Bożą spadającą na ludzi. Będzie to tak przerażające, że nie chcielibyśmy tego ujrzeć. Szczegółowy jest również opis przedstawiony przez Matkę Bożą Agustinowi Del Divino Corazon Kiedy zobaczycie zmiany na słońcu Księżycu i gwiazdach, bądźcie gotowi. "Gdyż wkrótce rozpoczną się siedemdziesiąt dwie godziny prorokowane w Piśmie Świętym. Godziny te rozpoczną się zimną nocą, podczas której będzie wiał wiatr, nocą, podczas której będzie słychać huk grzmotów, nocą, podczas której spadnie deszcz ognia, nocą, podczas której wiatr rozniesie po całej ziemi trujące gazy, nocą, podczas której będziecie musieli zasłonić drzwi i okna." Aby nie widzieć toczącej się walki między niebem a piekłem, gdyż gdybyście to ujrzeli, natychmiast byście umarli. Nocą, podczas której macie uklęknąć przed krzyżem i prosić o opiekę z nieba, nocą, podczas której macie się modlić na kolanach albo leżąc krzyżem, prosząc o moją matczyną opiekę, nocą, podczas której duszą, będącym w stanie łaski i proszącym o moją opiekę, nic się nie stanie, dusze niewinne i dobre. Które umrą, zostaną uznane za męczenników nocą, podczas której macie zapalić pobłogosławioną świecę i odmawiać różaniec. Podczas objawień na iski, obie widzące otrzymały niedawno przesłania dotyczące tej kwestii. Matka Boża powiedziała Angeli Córko moja, spójrz, ile zła i bólu jest na świecie. Wszystko to sprawia mi wiele cierpienia. Moje serce jest coraz bardziej rozdarte i dociera do mnie coraz więcej krzyków niewinnych ludzi. Módlcie się dużo za pokój, módlcie się za te dni ciemności, które zapanują nad całą ludzkością. A Simoni potwierdziła. Dzieci moje, nastąpią czasy, kiedy słońce nie będzie świeciło nad ziemią i świat będzie opanowany przez ciemności. Dzieci moje nie nadszedł jednak jeszcze koniec. W tych dniach okaże się, kto jest mi naprawdę wierny, kto jest gotów, by chwycić za broń i podążyć za mną, kto powie mi swoje tak duszą i sercem, a nie tylko ustami. Dzieci, walka będzie brutalna, ale ja, moje dzieci, jestem przy was, wspieram was, czuwam nad wami. I ochronie Was. Obfity jest również ciąg zapowiedzi, jakich Matka Boża udzieliła Pedrowi Hezis w przeciągu długiego okresu między 1988 a 2016 rokiem. Wkrótce nastąpią trzy dni ciemności, których nawet nauka nie będzie potrafiła wyjaśnić. Wszyscy będziecie bardzo cierpieć w ciągu tych dni. Wszystkim, którzy trwają przy moim boku, obiecuję, że nie zabraknie im światła. Proszę Was, byście zawsze trzymali w domu gromnice pobłogosławione przez księdza. Nie bójcie się. Czyńcie to, co Wam mówię. Światło straci swój blask w środku dnia, a ludzie ze strachu upadną na ziemię. Ludzie ujrzą wielką tajemnicę noc. Stanie się dniem. Nadejdzie dzień, w którym Ziemia utraci swój naturalny ruch, Słońce przemieni się w ciemność, i nic nie będzie takie jak wcześniej. Ziemia będzie pokryta ciemnościami, mrok wyjdzie z nieogarnionego światła. Nadejdzie dzień, w którym Ziemia zostanie otoczona gęstymi ciemnościami. Ludzie będą błagać o pomoc. I nie będą wiedzieli dokąd iść. Nie bójcie się, nawet wobec próby, ludzkość wypije gorzki kielich bólu, kiedy wszystko będzie się wydawało stracone, Pan zadziała i ludzkość zostanie oczyszczona. Będą to trzy dni kalwarii, a potem nastąpią nowe niebo i nowa ziemia. Kolejny szczegół wynika ze słów błogosławionej siostry Eleny Jelo, której matka Boża w kontekście proroctwa na temat przyszłego konfliktu nuklearnego zapowiedziała, że czas ciemności będzie związany z grzybem atomowym. Nastąpi wielka rewolucja na świecie. Spowoduje ogromny rozlew krwi. Ognisty pożar Plagata trwać będzie 70 godzin. Na niebie pojawi się chmura, która będzie się powiększać i zaleje ludy i kraje. Chmura, czerwona jak ogień, przepłynie po niebie. Podczas tych trzech dni trzeba będzie pozostać w domach. Ciała zmarłych okryją całą ziemię. Aby uzupełnić ten obraz, Warto dodać, że na początku 1990 roku w Medjugorje głośno było o pewnej wiadomości opublikowanej w kanadyjskim czasopiśmie Michael Journal, odnoszącej się do lokucji, którą teksański zakonnik Dawid Lopez otrzymał kilka miesięcy przed śmiercią na wzgórzu Podrbdo. Podczas trzech dni ciemności nie będzie już w piekle diabłów. Wszystkie będą na ziemi. Te trzy dni będą tak mroczne, że nie będziemy nawet w stanie zobaczyć własnych dłoni. Zamknijcie okna i nie słuchajcie żadnych okrzyków z zewnątrz. Bóg wybrał pewne narody, które zostaną umęczone na początku dni ciemności. Powiedzcie ludziom, aby nie czekali na ujrzenie znaków i aby nie marnowali czasu na odkrycie dokładnych dni, kiedy te wydarzenia będą miały miejsce. Ksiądz René Ronton zapytał niektórych widzących z Medjugorje, czy otrzymali jakieś orędzia odnoszące się do takich wydarzeń. Lecz otrzymał przeczące odpowiedzi. Maria kategorycznie to wykluczyła. Tak samo Iwan, również Wika stwierdziła. Pewni ludzie, którzy tu byli, Mówią o trzech dniach ciemności lub o końcu świata, dając do zrozumienia, że wszystko to zostało powiedziane przez Marię w Medjugorje. Nam królowa pokoju nic z tych rzeczy nie powiedziała. Więcej w książce Saverio Gaety: Dusze ofiarne, historie dusz, które ratują świat. Wydawnictwo Esprit.